Witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o duchu stworzycielu. Kiedy słyszymy słowo stworzyciel, kojarzy nam się on najczęściej z Bogiem Ojcem, który stwarza świat. Ale kiedy to wyrażenie odnosimy do Ducha Świętego, chcemy podkreślić to, że jest Bogiem. Święty Ireneusz, jeden z ojców Kościoła, przedstawił kiedyś taki piękny obraz stworzenia świata, gdzie Bóg stwarza świat dwiema rękami. Jedna to jest Słowo, które odnosi się zawsze do Syna, do Jezusa, natomiast druga to Duch, czyli tchnienie. W Księdze Rodzaju czytamy takie słowa, że Bóg rzekł i stało się, czyli Bóg wypowiedział słowo i powstał świat. Na innym miejscu czytamy, że kiedy Bóg z prochu ziemi stworzył człowieka, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, tchnął w jego ducha. Duch Święty codziennie może każdego z nas stwarzać na nowo, jeżeli oczywiście na to pozwolimy. Jeżeli będziemy chcieli, aby nasze życie każdego dnia stawało się piękniejsze, świeże, nowe. Dzięki Duchowi Świętemu nasze życie może stać się pasją. Hymnie do Ducha Świętego, po łacinie Veni Creator, słyszymy to słowo kreator, stworzyciel, i kojarzy się ono nam z czymś kreatywnym, z byciem kreatywnym. Duch Święty to w nas sprawia, że jesteśmy kreatywni. Jeżeli go mamy w sobie, to jesteśmy kreatywni i my możemy stwarzać rzeczywistość nową i pełną pasji. Bardzo Wam tego życzę, Wam i sobie, żeby nasze życie właśnie było takie, pełne pasji i przeżywane z wielką radością i miłością. Czy jesteście na to gotowi? Mam nadzieję, że tak. I ta nowenna do Ducha Świętego, którą przeżywamy, jest okazją do tego, żeby prosić Ducha Świętego o Jego nieustanną obecność w naszym życiu. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam Was serdecznie.